Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium, które odbywa się w ramach Akademii Wiedzy Synevo. Nasze szkolenie online dzisiaj jest realizowane we współpracy z firmą Roche, a prelegentem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych, pan Paweł Płudowski. A tematem dzisiejszego spotkania jest rola witaminy D w fizjologii oraz wpływ niedoborów na ryzyko wystąpienia chorób. Na czacie jest z nami również pani doktor nauk medycznych Iwona Kozak-Michałowska, dyrektor do spraw nauki i rozwoju w Synevo, która będzie wspierała pana profesora w wyborze pytań, które padną na końcu naszego webinaru w sesji pytań i odpowiedzi. Pan profesor Paweł Płudowski reprezentuje Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kilkunastu lat swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką niedoboru witaminy D i jej znaczenia dla zdrowia człowieka. Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym ponad 60 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Od 2015 roku jest prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Witaminy D. Jest także autorem i współautorem wytycznych dotyczących podaży witaminy D dla Europy Środkowej i Polski. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Czuję się naprawdę wyróżniony tak liczną obecnością Państwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jeszcze późne popołudnie spędzimy wspólnie omawiając rolę witaminy D w fizjologii, no i w patologii również. Dziękuję również organizatorom za zaproszenie i rozpoczynamy. I chciałbym rozpocząć może nietypowo. Państwo wiecie, Państwo śledzący literaturę dotyczącą witaminy D, wiecie, że w ciągu ostatnich lat pojawiło się kilka dużych albo mega dużych triali medycznych i kilka przeglądów literatury, które nie do końca potwierdzają benefity, korzyści zdrowotne wynikające albo związane z witaminą D. Sprawa rozpoczęła się od dwóch publikacji w Lancet Diabetes Endocrinology w roku 2014. Pierwsza z nich autorstwa Autiera i współpracowników, czyli przegląd 290 kohort i 172 badań z randomizacją. I taka podstawowa konkluzja wynikająca z tego przeglądu, otóż deficyt czy też niedobór witaminy D to czynnik współtowarzyszący chorobom albo wyznacznik złego stanu zdrowia, zaś wyrównanie niedoboru witaminy D jest właściwie bezcelowe, nie ma większego znaczenia dla zdrowia człowieka. I tego rodzaju konkluzja została nieco złagodzona w roku 2017 w publikacji tego samego zespołu w tej samej Gazecie Medycznej. Kilka miesięcy później Boland i współpracownicy również w tej samej gazecie w 2014 roku stwierdzili, że wszystkie badania z randomizacją, których celem jest określenie znaczenia suplementacji witaminy D dla zdrowia człowieka, czy też prewencji chorób, nie mają najmniejszego sensu, to jest strata czasu i pieniędzy. No i ta fala się tych negatywnych publikacji zaczęła powiększać. Rok 2018, Lancet Diabetes Endocrinology, znany nam już Boland. Suplementacja witaminy D nie ma efektu profilaktycznego w zakresie zapobiegania upadkom i złamaniom. Ciekawostka, zawsze do tej pory postrzegaliśmy witaminę D przynajmniej w kontekście zdrowia kości. I nie ma, suplementacja witaminą D nie ma istotnych efektów na gęstość tkanki kostnej. JAMA, Journal of American Medical Association, 2019 rok, badanie z randomizacją, podaż 4000 jednostek i 10 tysięcy jednostek na dobę przez 3 lata powoduje niekorzystne zmiany gęstości wolumetrycznej oznaczanej metodą obwodowej tomografii komputerowej w lokalizacji kości promieniowej i piszczelowej. Wygląda na to, że witamina D przestaje działać nawet na kości. Kolejne badanie, British Medical Journal, 2018 rok. Niedobór witaminy D
a więc niskie stężenia 25 hydroksy witaminy D oraz podaż wapnia w diecie nie mają związku z ryzykiem złamania. Zawsze myśleliśmy, że witamina D chroni przed złamaniem. Inne badanie z randomizacją, badanie WIDA, opublikowane w bardzo renomowanych czasopismach, JAMA Cardiology, Lancet Diabetes Endocrinology, JAMA Oncology, Clinical Infectious Diseases, 2017, 18, 19 rok. I tutaj witamina D w dawkach miesięcznych podawana przez 3 lata nie miała wpływu na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, co zostało opublikowane w JAMA Cardiology, nie miała wpływu na ryzyko, na obniżenie ryzyka upadków i złamań, nie miała wpływu na ryzyko rozwoju ostrych infekcji górnych dróg oddechowych i wszystkich nowotworów. Kolejne badanie z randomizacją, bardzo znane, opublikowane w New England Journal of Medicine w 2019 roku, badanie VITAL, w którym podawano 2000 jednostek przez 5 lat, dość dużej grupie osób, 20 kilka tysięcy osób zrandomizowano, i stwierdzono, że suplementacja w dawce 2000 jednostek na dobę przez 5 lat nie miała wpływu na obniżenie ryzyka rozwoju raka i choroby sercowo-naczyniowej. No i wreszcie badanie D2D, kolejne badanie z randomizacją, kolejna poważna publikacja w New England Journal of Medicine 2019 rok, suplementacja 4000 jednostek przez 2,5 roku, 4000 jednostek na dobę przez 2,5 roku nie miała wpływu na ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Pojawia się zatem pytanie, czy tych kilka dużych, mega dużych badań z randomizacją dokumentuje brak korzyści zdrowotnych związanych z witaminą D. Czy rzeczywiście jest tak, że niedobór witaminy D jest czynnikiem ryzyka czy chorób, czy też może jest epifenomenomen, czy współtowarzyszy chorobom, czy jego wyrównanie ma, czy nie ma znaczenia klinicznego. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić kilka danych, kilka badań, kilka informacji dotyczących witaminy D, aby spróbować się odpowiedzieć na te pytania. Więc w trakcie tej prezentacji chciałbym przypomnieć Państwu, jak wygląda szlak metaboliczny no i źródła witaminy D, parę słów o epidemiologii, następnie duża grupa slajdów dotycząca działań klasycznych i pleiotropowych związanych z witaminą D, no i druga część prezentacji będzie poświęcona rekomendacjom dotyczącym suplementacji witaminy D z podziałem na zaprezentowanym na tym slajdzie. Jeśli chodzi o szlak metaboliczny witaminy D, to Państwo lepiej ode mnie wiecie, że są dwa podstawowe źródła witaminy D, a więc synteza witaminy D w skórze oraz dieta. W ten czy inny sposób wprowadzona do organizmu witamina D podlega dwóm hydroksylacjom. Pierwsza zachodzi w wątrobie, jej produktem jest 25 hydroksy witamina D. Druga hydroksylacja zachodzi w nerkach i tutaj w nerkach produkowany jest produkt finalny, bardzo silny hormon, kalcytriol, który przez swój receptor, przez vitamin D receptor moduluje albo reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. W tej chwili my jesteśmy w laboratorium jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić efektywność tego szlaku metabolicznego. Państwo doskonale wiecie, że oznaczenie stężenia 25 hydroksy witaminy D w ujęciu total 25 hydroksy witamina D to miernik umożliwiający ocenę stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Dużo rzadziej ocenia się również stężenie kalcytriolu, a jeszcze bardziej rzadko oceniamy stężenie 24-25 hydroksy witaminy D, czyli miernika ramienia katabolicznego szlaku związanego z witaminą D. Wiemy również, że poza tym klasycznym endokrynnym szlakiem z udziałem wątroby i nerek istnieją szlaki auto i parakrynne i ta wiedza jest wiedzą ugruntowaną. Kilkanaście lat temu przynajmniej odkryto obecność 1 alfa hydroksylazy, a więc enzymu konwertującego 25 hydroksy witaminy D do aktywnego hormonalnie kalcytriolu. Obecność tej 1 alfa hydroksylazy udokumentowano niemalże w każdej komórce i tkance budującej ciało człowieka. Mało tego, również 25 hydroksylaza obecna jest w bardzo wielu tkankach i komórkach
budujących ciało człowieka. W związku z tym poza szlakiem związanym z kalcemią, z gospodarką wapniowo-fosforanową, dzięki obecności pozanerkowej 1-alfa-hydroksylazy oraz 25-hydroksylazy pozawątrobowej, dzięki obecności tych enzymów możliwe są dodatkowe działania związane z witaminą D, działania, które nazywamy działaniami pleiotropowymi, niezwiązanymi z tkanką kostną, czy też z gospodarką wapniowo-fosforanową. Oczywiście Państwo wiecie, że są, jak wspomniałem wcześniej, dwa naturalne źródła. Pierwsze z nich to synteza w skórze. Wiecie też Państwo, gdzie znajduje się Europa i Polska. I leżymy niestety daleko od równika. W związku z tym, jeżeli mamy szczęście i słoneczne lato, to synteza w skórze witaminy D zachodzi jedynie w miesiącach letnich, natomiast przez pozostałą część roku praktycznie synteza witaminy D w skórze nie zachodzi. Drugim źródłem witaminy D jest urozmaicona dieta, z tym, że tutaj macie Państwo tabelkę, po lewej stronie produkty żywnościowe i zawartość, w drugiej kolumnie zawartość witaminy D w porcji danego produktu, no i podsumowania, i pozyskać te dwa hipotetyczne 2000 jednostek witaminy D na dobę należałoby zjadać setki gramów ryb, najlepiej dziko żyjących morskich gatunków, do tego spożyć kilkadziesiąt żółtek z jaj i wszystko popić setkami szklanek mleka, co można skonkludować, że to, dietetycy się chyba ze mną zgodzą, że nie jest to najbardziej szczęśliwe rozwiązanie, raczej to jest niezdrowa dieta. W związku z tym mamy problem z niedoborem witaminy D na poziomie populacyjnym i wyniki badania opublikowanego w American Journal of Clinical Nutrition 2016 rok, badania przeprowadzono na grupie 56 tysięcy Europejczyków i cóż tam z tych badań wynika? Otóż średnia wartość stężenia 25-hydroksy witaminy D, a więc miernika statusu zaopatrzenia w witaminę D wahała się między 50 a 60 nanomoli na litr, a więc była w okolicach 20 nanogramów na mililitr, a więc wskazywała na niską zawartość, niskie stężenie tego metabolitu, a więc wskazywała na niedobór witaminy D. Częstość występowania niedoboru witaminy D, jak widzicie Państwo w tej kolumnie, a więc częstość występowania wartości stężenia 25-hydroksy witaminy D poniżej 30 nanogramów wynosiła około 90% badanej populacji Europejczyków. Jeśli chodzi o Polskę, to epidemiologia niedoboru witaminy D również jest dobrze rozpoznana. Wiemy, że już od początku naszego bytu, a więc już od okresu ciąży i następnie tuż po porodzie mamy problem z niedoborem witaminy D, zarówno u matek, jak i u ich nowonarodzonego potomstwa. Proszę zwrócić uwagę, że ponad 90% matek ujawniało stężenie 25-hydroksy witaminy D poniżej 30 nanogramów na mililitr i tą samą obserwację ujawniono w wyniku badania stężenia tego metabolitu u nowonarodzonego potomstwa. W związku z tym, no może jeszcze slajd, który pokazuje wartości uzyskane u matek poniżej 20 nanogramów na mililitr i drugi obrazek, potomstwo tych matek i stężenie 25-hydroksy witaminy D znacznie poniżej 20 nanogramów, rzędu 15 nanogramów na mililitr. A więc niedoborowe matki, niedoborowe witaminy D dają życie dzieciom, które rozpoczynają tę swoją drogę z niedoborem, a właściwie nad ciężkim niedoborem witaminy D i wszystkimi wynikającymi z tego niedoboru konsekwencjami. Później jest troszeczkę lepiej, bo od pierwszych dni życia wdrażana jest profilaktyka krzywicy niedoborowej, więc w pierwszym roku, może nawet w drugim roku życia dzieci zaczynają być całkiem nieźle zaopatrzone w witaminę D, natomiast potem wraz z odstawieniem suplementacji, no niestety tak się dzieje, że pediatrzy zapominają o suplementacji, o konieczności suplementacji witaminy D u przedszkolaków.
oraz w związku z tym, że dochodzi do zmiany nawyków żywieniowych, a więc mleko modyfikowane jest zastępowane już typową dietą, typową polską dietą, no to pojawia się ponownie problem niedoboru witaminy D i mamy badanie wykonane przez wieloośrodkowe badanie wykonane pod dowództwem pani profesor Danuty Chlebnej-Sokół z Łodzi. Badanie przeprowadzone na dość dużej grupie dzieci w wieku 9-13 lat i wyniki tego badania, wyniki oznaczeń 25-hydroksywitaminy D wykonane po zimie i po lecie u obojga płci w poszczególnych grupach wiekowych i wyrażone te wyniki są w nanomolach na litr i proszę zwrócić uwagę, że nawet w okresie po potencjalnej zwiększonej syntezie w skórze nie udało się uzyskać w żadnym wypadku stężenia 25-hydroksywitaminy D zbliżonego do 75 nanomoli, a więc zbliżonego do 30 nanogramów na mililitr, więc w grupie 9-13 lat, niezależnie od pory roku, szczególnie niskie stężenia notowano oczywiście po zimie, to jest oczywiste, niezależnie od pory roku dominuje problem niedoboru witaminy D u dzieci w wieku szkolnym. Potem ten problem narasta, starsze dzieci, licealiści pewnie więcej czasu spędzają przy komputerach, przy grach komputerowych, w pomieszczeniach zamkniętych niż bawiąc się tak jak to kiedyś bywało, wychodząc na dwór, spędzając czas na wolnym powietrzu, a więc podnosząc możliwość syntezy witaminy D w skórze, przynajmniej w okresie letnim. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, badanie 760 dorosłych Polaków, rok 2012, badanie wykonano u mieszkańców regionu nadmorskiego w okolic Gdańska i okolic, proszę zwrócić uwagę, stężenie prawidłowe, a więc stężenie 25-hydroksywitaminy D powyżej 30 nanogramów odnotowano jedynie u 2,5% z badanych, natomiast skrajnie niskie wartości poniżej 10 nanogramów na mililitr notowano u 30% badanych. Szczęśliwie ta sytuacja wydaje się, że się poprawia. To są wyniki z 2016 roku, duża grupa, prawie 6 tysięcy dorosłych Polaków i stężenie średnie w badanej grupie wyniosło już tutaj 18 nanogramów na mililitr, ale wciąż u 66% badanych ujawniono stężenia 25-hydroksywitaminy D poniżej 20 nanogramów, a więc 66% badanej próbki populacyjnej powinno rozpocząć terapię, nie suplementację, lecz terapię niedoboru witaminy D pod kontrolą lekarza. Państwo mieszkacie w różnych rejonach Polski, więc mapka, możecie odnaleźć tutaj swoje miasto, okolice i zobaczyć, jakie uzyskano wyniki w danym regionie Polski. 14,6 nanograma na mililitr w Koszalinie i tutaj mamy w Białymstoku mamy lidera, prawie poprawne wyniki, stężenie średnie w Białymstoku 25,8 nanograma na mililitr. Także no, czy mieszkamy nad morzem, czy mieszkamy w górach, czy na zachodzie Polski, czy na wschodzie Polski, właściwie generalnie wszystkie te wyniki wskazują na powszechność niedoboru witaminy D. U 90% z badanych ujawniono stężenie 25-hydroksywitaminy D poniżej wartości uznawanej za wartość optymalną, a więc poniżej wartości 30 nanogramów na mililitr. 80-90% populacji Europejczyków uznawanych za zdrowych żyje z niedoborem witaminy D, zdefiniowanym jako stężenie 25-hydroksywitaminy D poniżej 30 nanogramów na mililitr. Pośród tej grupy około 70% ujawnia niedobór wymagający leczenia dawkami terapeutycznymi, zdefiniowany jako stężenie tego metabolitu poniżej 20 nanogramów na mililitr. W związku z tym postuluje się regularne stosowanie witaminy D według dostępnych rekomendacji jako profilaktykę wielu zaburzeń i schorzeń. Dawka dobowa witaminy D powinna uwzględniać cel jej stosowania,
a więc uzyskanie i utrzymanie stężenia 25 hydroksywitaminy D w zakresie 30-50 nanogramów na mililitr, 75-125 nanomoli na litr. Dlaczego to jest takie istotne? Otóż dlatego, że witamina D poza działaniem klasycznym związanym z regulacją, to o czym mówiłem wcześniej, związanym z regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej, odpowiada również za szereg innych procesów metabolicznych związanych z szeroko rozumianym ogólnym zdrowiem człowieka i chciałbym Państwu parę badań, poza tymi pierwszymi negującymi znaczenie witaminy D dla zdrowia człowieka, to jednak tych badań jest znacznie więcej niż tylko kilka badań z randomizacją i przyjrzyjmy się wynikom tych badań. Oczywiście najwięcej tych badań przeprowadzono w zakresie znaczenia witaminy D dla tkanki kostnej. Uzyskanie i utrzymanie stężenia 25 hydroksy witaminy D w okolicach powyżej 20 nanogramów przy stosowaniu 1000 jednostek witaminy D na dobę wiązało się z obniżeniem ryzyka upadków prawie o 20%. British Medical Journal 2009 rok, analiza 8 badań z randomizacją, dość duża grupa, 65-latków. Kolejne badanie, stężenie 25 między 30 a 40 nanogramów na mililitr wiąże się z obniżonym ryzykiem upadku względem osób z wartościami poniżej 30 nanogramów, ale również względem osób z wartościami ze zwiększonym stężeniem 25 hydroksy witaminy D. Wyższe stężenie w porównaniu do niskich stężeń 25 hydroksy witaminy D wiąże się z redukcją ryzyka upadków o 40%, badanie z randomizacją, 2018 rok, Osteoporosis International. To jest dość ważne znalezisko New England Journal of Medicine, metaanaliza 11 badań z randomizacją, poważna autorka ze Szwajcarii Heike Bischoff-Ferrari, która udokumentowała, że wyrównanie niedoboru witaminy D wiąże się z redukcją ryzyka złamania bliższego końca kości udowej prawie o 40%, innych złamań o 30%. No, takie mamy dane. Jeżeli porównujemy osoby ze stężeniem suboptymalnym z osobami ze skrajnie niskimi wartościami stężenia 25 hydroksy witaminy D, to u osób z wyższymi wartościami ryzyko złamań jest obniżone prawie o 30%, badanie Epic Norfolk, 15 tysięcy kobiet i mężczyzn, 2016 rok. No i wreszcie Osteoporosis International i dość istotne dla lekarzy stwierdzenie, otóż jeżeli Państwo leczycie osteoporozę przy użyciu bisfosfonianów, no to należy zawsze pamiętać o wyrównaniu niedoboru witaminy D, a te są powszechne u osób cierpiących na osteoporozę. Wiadomo bowiem, że uzyskanie i utrzymanie stężenia tego metabolitu przynajmniej powyżej 30 nanogramów jest wymagane do uzyskania i utrzymania pozytywnych efektów leczenia osteoporozy przy użyciu bisfosfonianów. Witamina D to nie tylko, jak już wspomniałem i będę to podkreślał w trakcie tej prezentacji, to nie tylko tkanka kostna, nie tylko kalcemia, nie tylko gospodarka wapniowo-fosforanowa, ale szereg innych działań. Wiadomo, że witamina D wzmaga odporność, wiadomo, że witamina D jest silnym immunomodulatorem. Prezentacja patogenu do receptora Toll-like receptor powoduje kaskadę zdarzeń. W tej kaskadzie dość istotną rolę odgrywa wzmożona ekspresja 1-alfa-hydroksylazy. Ten enzym oczywiście, tak jak Państwo już wiecie, odpowiada za konwersję 25-hydroksy witaminy D do kalcytriolu, ale również wzmożona synteza 25-hydroksylazy, tutaj nie ujęta na tym rysunku. Więc jeżeli mamy do czynienia z niedoborem witaminy D, to ten system nie może zadziałać, bowiem nie ma substratu do aktywności 1-alfa-hydroksylazy, ale jeżeli jesteśmy odpowiednio zaopatrzeni w witaminę D, to ten proces zachodzi. 25-hydroksy witamina D podlega hydroksylacji w pozycji 1-alfa dzięki aktywności pozanerkowej 1-alfa-hydroksylazy, to zaś uruchamia poprzez receptor dla kalcytriolu, uruchamia kaskadę zdarzeń na poziomie genów. W efekcie produkowana jest choćby katelicydyna, czy też beta-defensyny, a to są naturalne antybiotyki, które pomagają nam w walce
z infekcjami. Poza tym wiemy również, że witamin, poza tą rolą w odporności wrodzonej, witamina D, jak wspomniałem wcześniej, jest silnym immunomodulatorem. Tym podstawowym jej działaniem immunomodulacyjnym jest obniżenie zapalenia, obniżenie nasilenia procesów zapalnych w organizmie, co ma dość duże znaczenie wyrażone na przykład w badaniach, które tutaj prezentuję. 1000 jednostek podawanych dzieciom w wieku szkolnym wiązało się z prawie 70% obniżeniem ryzyka zachorowania na grypę typu A, ale nie typu B. American Journal of Clinical Nutrition, badania z randomizacją, 2010 rok. 1600 jednostek podawane pacjentom z niedoborem, z deficytem odporności i stężeniem poniżej, stężeniem 25 hydroksy witaminy D poniżej 30 nanogramów wiązało się z istotnym obniżeniem ilości stosowanych antybiotyków, a to jest dość istotne w dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki i powszechności stosowania antybiotyków w byle infekcji. Uzyskanie stężenia 25 hydroksy witaminy D w okolicach 40 nanogramów wiązało się z dwukrotnie obniżonym ryzykiem ostrych infekcji górnych dróg oddechowych i znacznym skróceniem czasu trwania choroby, i tych badań jest naprawdę dużo, łącznie z bardzo znaną metaanalizą opublikowaną w 2017 roku i kolejnymi metaanalizami, w tym przypadku w British Medical Journal, z której wynika, ta analiza dotyczyła prawie 11 tysięcy uczestników, 25 badań z randomizacją i konkluzja: udokumentowano ochronne działanie witaminy D względem ryzyka ostrej infekcji dróg oddechowych, przy czym większe korzyści zdrowotne, lepszy efekt ochronny ujawniono u osób z niedoborem witaminy D, które regularnie rozpoczęły przyjmowanie. Proszę zwrócić uwagę na wartość odds ratio, na wartość redukcji ryzyka o 70% w przypadku tej metaanalizy. Stwierdzono, że stosowanie witaminy D u osób z niedoborem redukuje ryzyko ostrych infekcji górnych dróg oddechowych aż o 70%. I teraz, ponieważ mamy problem z koronawirusem, to ja bym chciał Państwu takie wstępne obserwacje przekazać. Proszę zwrócić uwagę na ten ładny skądinąd slajd rodem z Grassroots Health, ale tak naprawdę jest to poważna publikacja, która dokumentuje zależność między stężeniem 25 hydroksy witaminy D a przebiegiem infekcji, przebiegiem powikłań związanych z infekcją koronawirusem. Proszę zwrócić uwagę, że osoby z niedoborem witaminy D w znacznie większym stopniu, znacznie częściej chorowały w sposób ciężki na te infekcje, na infekcję koronawirusa. Jeżeli chodzi o osoby prawidłowo zaopatrzone w witaminę D ze stężeniem 25 hydroksy witaminy D powyżej 30 nanogramów, to przebieg choroby COVID-19 był umiarkowany. To jest nasz sprawca, koronawirus, który atakuje komórki poprzez interakcję z receptorem enzymu konwertującego angiotensynę drugą. I tutaj mamy kolejny slajd, który próbuje nam wyjaśnić, na czym polega wpływ prawidłowego zaopatrzenia, na czym polega znaczenie prawidłowego zaopatrzenia witaminy D, na czym polega wpływ witaminy D na proces zakażenia i przebieg COVID-19. Otóż witamina D odpowiedzialna jest za utrzymanie szczelnych połączeń nabłonkowych i bariery płucnej. No, o produkcji katelicydyny i beta defensyn, a więc naturalnych antybiotyków wspominałem. Ale co istotne, witamina D reguluje układ renina-angiotensyna-aldosteron i pośrednio zmniejsza ekspresję receptora enzymu konwertującego angiotensynę drugą, a więc zamyka drzwi, którymi
ten wirus infekuje komórki. I co również jest istotne, właściwe zaopatrzenie w witaminę D, odpowiednie stężenie 25 hydroksy witaminy D wiąże się ze zmniejszeniem stanu zapalnego, a więc ze zmniejszoną syntezą cytokin prozapalnych, ale też antyzapalnych, co zapobiega sztormowi cytokin prowadzącemu do ciężkiego zapalenia płuc, niedostatecznego dotlenienia krwi, no i do śmierci. Natomiast oczywiście my tych badań w tej chwili dotyczących znaczenia witaminy D w infekcji COVID, w tym koronawirusie, jest dużo, w tej chwili około 60 kilku dostępnych w PubMedzie, to jest oczywiście jedynie krótka lista, natomiast wciąż oczywiście my nie mamy badań z randomizacją, które dokumentują, że suplementacja witaminą D może nas uchronić przed infekcją. Zdecydowanie natomiast osoby z prawidłowym zaopatrzeniem witaminy D mają obniżone ryzyko ciężkich powikłań, a więc mają szansę na lekki, łagodny przebieg infekcji koronawirusem. Jeżeli chodzi o inne schorzenia cukrzyca typu pierwszego i drugiego, też jest bardzo wiele, dziesiątki, jeśli nie setki badań. 2000 jednostek podawanych niemowlętom wiązało się z aż 85% redukcją ryzyka rozwoju cukrzycy typu pierwszego. To jest badanie opublikowane w 2001 roku w Lancet na podstawie obserwacji 12 tysięcy noworodków i niemowląt i to badanie właśnie uruchomiło kaskadę kolejnych badań, które poświęcone były znaczeniu właściwych zasobów ustrojowych witaminy D w redukcji ryzyka rozwoju cukrzycy typu pierwszego, ale również cukrzycy typu drugiego. Wiemy, że niskie stężenie 25-hydroksy witaminy D wiąże się z wyższymi wartościami hemoglobiny glikowanej, zaś osoby chore na cukrzycę pierwszą typu pierwszego suplementujące witaminę D ujawniają lepsze wartości markerów wyrównania glikemii i tych badań naprawdę jest z taką samą konkluzją bardzo wiele dostępnych w literaturze fachowej. Ale wiemy też, że ponieważ witamina D redukuje ryzyko, redukuje proces zapalny i jest immunomodulatorem silnym, o czym była mowa wcześniej, to wiemy, że właściwe zasoby ustrojowe wiążą się też z istotną redukcją ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. 4000 jednostek podawanych raz na dobę przez 7 miesięcy pacjentom z cukrzycą typu drugiego wiązało się z istotną poprawą markerów wyrównania glikemii. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2017 rok. No tutaj są takie dwa dość sugestywne wykresy, ja je celowo nie pokazuję w pełni, natomiast ten wykres wskazuje zależność między ryzykiem zachorowania albo wystąpienia cukrzycy typu pierwszego a odległością od równika na północ i na południe, im dalej od równika, więc im mniejsza synteza skórna, więc im mniej witaminy D, tym ta częstość występowania cukrzycy typu pierwszego jest wyższa i ciekawy dość wykres wskazujący na zależność między zmianami dotyczącymi rekomendowanych dawek witaminy D niemowlętom, a wzrostem częstości występowania cukrzycy typu pierwszego. Tutaj podawano kilka tysięcy jednostek, to były lata 60. ubiegłego wieku, kilka tysięcy jednostek zmniejszono z niewiadomych powodów, zmniejszono do kilkuset jednostek i kolejno w latach 90. kolejna nowa rekomendacja zmniejszająca z kilkuset jednostek do 400 jednostek witaminy D jako rekomendowanej dawce dla noworodków i niemowląt, no i taka oto zależność. Ja oczywiście nie twierdzę, że tu jest, to jest populacja fińska. Oczywiście ja nie twierdzę i nie chcę Państwa przekonywać, że to jest zależność jedynie wytłumaczalna przez fakt dotyczący mniejszej podaży witaminy D, no ale warto rozważyć, warto zastanowić się, dlaczego taki, a nie inny przebieg tej krzywej. O znaczeniu witaminy D dla układu immunologicznego, dla immunomodulacji, dla obniżenia zapalenia
procesu zapalnego, już mówiłem wcześniej, ale witamina D również odgrywa istotną rolę w zakresie ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Piękny wykres, piękny slajd opublikowany w Circulation, to jest tuba naukowa American Heart Association. I proszę zwrócić uwagę, witamina D wiąże się z prawidłową funkcją komórek endotelium, z prawidłową funkcją komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Proszę zwrócić uwagę na kalcyfikację, obniżenie ryzyka kalcyfikacji w obrębie naczyń, wbrew temu, co twierdzą reklamy dla produktu zawierających witaminę D plus K, jakoby to witamina D miała bez podaży witaminy dodatkowej, równoległej podaży witaminy K, miałaby prowadzić do kalcyfikacji naczyń. No nie. O układzie renina-angiotensyna-aldosteron i modulowaniu, obniżeniu aktywności, zwłaszcza reniny, mówiłem wcześniej, również w kontekście COVID. O gospodarce związanej z gospodarce energetycznej związanej z insuliną. Też tutaj proszę zwrócić uwagę, że w kontekście cukrzycy oczywiście mówiłem. Wiemy, że właściwe zasoby ustrojowe witaminy D podwyższają insulinowrażliwość tkanek i stymulują syntezę insuliny przez komórki beta. To ma dość duże znaczenie, bo te wszystkie te zaburzenia wymienionych przeze mnie przed chwilą czynników stanowią istotne ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej. Natomiast ja mam z tymi chorobami problem, dlatego że dane są niejednoznaczne, jeżeli chodzi o witaminę D. Otóż jak Państwo widzicie, ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych rośnie, gdy mamy nieodpowiednie zasoby ustrojowe witaminy D. Metaanaliza 66 tysięcy osób poddanych analizie, badanie opublikowane w American College of Cardiology, Vindicate Study, 4 tysiące jednostek podawane przez rok pacjentom z przewlekłą niewydolnością serca, wiąże się z istotną poprawą funkcji serca, w tym odwróceniem przebudowy lewej komory i dokładnie taki sam układ badawczy, badanie Evita, European Heart Journal, 4 tysiące podawane przez 3 lata 400 pacjentom z przewlekłą niewydolnością serca nie powoduje obniżenia ryzyka śmierci względem grupy placebo, ale nawet zaobserwowano zwiększoną ilość implantacji systemu wspomagania serca u pacjentów poddanych działaniu witaminy D i zwiększoną częstość występowania hiperkalcemii. Także tutaj nie do końca my wiemy, czy możemy mówić w prosty sposób o korzyściach wynikających z suplementacji witaminą D. Mało tego, mamy badanie, które zostało opublikowane w Hypertension w 2017 roku. Duża grupa obserwowana, 116 tysięcy osób obserwowanych przez prawie 10 lat i wyniki tego badania wskazujące, proszę zwrócić uwagę, zależność, ryzyko albo związek między stężeniem 25-hydroksy witaminy D a zmianami stężenia ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego i ryzyka udaru niedokrwiennego. Stwierdzono niemal liniowy wzrost wartości ciśnienia u osób z niedoborem witaminy D, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego. Ujawniono normalizowany wieloczynnikowy. Tutaj zostałem, przepraszam, że się uśmiecham, zostałem napomniany, że czas, ale ja nie obiecywałem, że skończymy w godzinę. Ale gdyby, jak będziecie Państwo mieli mnie dość, halo, jesteśmy tam wszyscy, jak będziecie Państwo mieli mnie dość, to zaczynajcie czatować, Płudowski kończ, to ja przyspieszę i załatwimy sprawę szybciej niż przewiduję, czyli wcześniej niż w 9:30. Dobrze, więc jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, to było ono o 28% wyższe w stosunku do osób z niedoborem witaminy D, u osób z niedoborem witaminy D. No i to samo, jeżeli chodzi o ryzyko udaru niedokrwiennego, ryzyko to było zwiększone o 23% u osób z niedoborem witaminy D. Natomiast to badanie nie doczekało się publikacji w formie drukowanej, wciąż jednak też nie zostało wycofane, więc
nie wiadomo, co na ten temat sądzić. Ciąża. Wiemy, że witamina D jest bardzo ważna dla przebiegu, prawidłowego przebiegu ciąży i wiemy również, że ogranicza ryzyko głównych powikłań ciąży, takich jak stan przedrzucawkowy, wcześniactwo, cukrzyca ciężarnych, cesarskie cięcie, zakażenie dróg rodnych. W tej chwili grupa amerykańska, Hollis i Wagner, rekomendują 4000 jednostek, natomiast w myśl rekomendacji dla Polski, dla Europy Środkowej, 2000 jednostek to jest ta dawka, która jest należna kobietom w ciąży. Wiemy, że kobiety zaopatrzone prawidłowo mają mniej więcej 60% niższe ryzyko przedwczesnego porodu w porównaniu do ciężarnych ze stężeniem wskazującym na silny niedobór witaminy D. No i wreszcie śmiertelność. Otóż witamina D również ma znaczenie dla obniżenia ryzyka śmiertelności niezależnie od przyczyny. Według niektórych danych nawet o 90%, ale ja bym się skoncentrował na wynikach konsorcjum ODIN. 27 tysięcy uczestników w wieku 60 lat, obserwacja 10-letnia, no i wyniki tej obserwacji, jak wygląda związek między stężeniem 25-hydroksywitaminy D a ryzykiem śmierci. Jak Państwo widzicie, redukcja ryzyka śmierci dość istotna dla przedziałów wskazujących na prawidłowe zaopatrzenie w witaminę D, a więc w okolicach 30 nanogramów, natomiast osoby ze skrajnie niskim stężeniem 25-hydroksywitaminy D miały podwyższone ryzyko śmierci niezależnie od przyczyny prawie o 70%. No ale gdyby ktoś chciał podejrzewać Europejczyków, że są wyjątkowi, to mamy tutaj badanie z Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, 11 tysięcy osób, obserwacja 5-letnia i ten sam związek, znacznie zwiększone ryzyko śmierci niezależnie od przyczyny dla osób z niedoborem witaminy D i znowu optymalna redukcja ryzyka u osób prawidłowo zaopatrzonych. Mało tego, grupa Brytyjczyków, 180 tysięcy osób, 2,2 roku obserwacji i znowu związek między ryzykiem śmierci niezależnie od przyczyny, znacznie zwiększone ryzyko śmierci u osób z nieprawidłowo zaopatrzonych w witaminę D ze skrajnie niskimi wartościami stężenia 25-hydroksywitaminy D. Więc pomijając te pierwsze slajdy wskazujące, dokumentujące na podstawie dużych mega badań z randomizacją, że witamina D nie działa, to wydaje się, że jednak witamina D jakiś tam wpływ na zdrowie człowieka ma i no, działa przynajmniej na tkankę kostną, na układ mięśniowo-szkieletowy, na odporność, na procesy autoimmunizacyjne i na wiele innych zagadnień, ale kontrowersje wciąż pozostają i to bardzo dobrze, dlatego że mogę się z Państwem spotykać i dyskutować i wspólnie możemy dyskutować, czy ta witamina D jest istotna, czy nie. Co zrobić? To możemy tutaj w ramach przerywnika, możemy wrócić do starych, dobrych czasów i rozpocząć masową suplementację witaminą D, w tym przypadku tranem, to są lata 40., 50., Wielka Brytania. Jak się spytacie Państwo swoich rodziców, no to tak to wyglądało, dzieci stały w kolejce i musiały łyżkę tranu spożyć i zagryźć chlebem, bo to pewnie obrzydliwe było. No możemy też spróbować podnieść konsumpcję naturalnych źródeł, to nie jest mój paragon, mnie na takie rzeczy nie stać zupełnie, ale pewnie Państwa też nie. Paragon fiskalny, 13 czerwiec, zeszła sobota, jastarnia i proszę zwrócić uwagę, rybka na wagę 138 zł, no tam piwo jakieś, to sok, piwo, frytki, zupa, 251 zł, nie sądzę, żeby było to możliwe, żebyśmy no jedną porcją dzielili się z całą rodziną, to po pierwsze, chyba że to była naprawdę duża ryba za 138 zł, ale to nie jest w naszym zwyczaju, żeby codziennie spożywać dość dużej ilości ryb, więc pozostaje nam zwiększenie syntezy skórnej, to jest zdjęcie z lat 80. z Bułgarii, jakaś kolonia nastolatków i po prostu tutaj jeszcze brakuje pani z pejczem, która na 3-4 każe tym dzieciom odwrócić się z brzucha na plecy i opalamy teraz drugą stronę naszego ciała, co jest w tej chwili absolutnie niedopuszczalne, bowiem jak Państwo wiecie, nadmierne opalanie wiąże się z ryzykiem rozwoju raka,
tak jak na tym zdjęciu, należy stosować, należy się chronić przed słońcem i to jest dermatolog ze swoją dziewczyną na wakacjach. Więc tutaj w tej chwili pozostaje nam jeszcze takie już bardziej poważne rozwiązania, więc fortyfikacja żywności i to jest dość dobry pomysł, który zadziałał przynajmniej w populacji fińskiej, a jego celem jest eradykacja niedoboru witaminy D w populacji ogólnej poprzez dodatek niedużych ilości witaminy D do typowych codziennych produktów żywnościowych. I w tej chwili naprawdę w Finlandii bardzo trudno jest znaleźć osobę, która ma stężenie 25 hydroksy witaminy D w poniżej 20 nanogramów na mililitr. I program fortyfikacji żywności trwa już kilka lat, nie ma żadnych epizodów hiperkalcemii, działań niepożądanych, czyli zatrucia witaminą D w populacji fińskiej. No ale tym takim najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie wytycznych dotyczących suplementacji witaminą D i tych wytycznych jest bardzo wiele. Ja je podzieliłem na rekomendacje kostne, rekomendacje pleiotropowe, a to ze względu na fakt, że zaraz, bo ja tu się pomyliłem, a to ze względu na fakt, że te rekomendacje kostnocentryczne opracowane zostały tylko po to, aby utrzymać jako tako zdrowie tkanki kostnej. Przykład tego rodzaju rekomendacji dla krajów europejskich. Celem według tych rekomendacji jest uzyskanie i utrzymanie stężenia 25 hydroksy witaminy D powyżej 20 nanogramów na mililitr przy użyciu 400 jednostek na dobę. No, w przypadku najstarszych seniorów może 600 jednostek na dobę jest rekomendowane. To jest zdecydowanie za mało. Kolejny przykład rekomendacji kostnych to są rekomendacje opracowane przez IOM, Institute of Medicine, dla populacji Kanadyjczyków i Amerykanów, zresztą na zlecenie rządów w roku 2010, rekomendowane dawki rzędu 400 jednostek na dobę, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, to są bardzo zachowawcze, konserwatywne rekomendacje, ale proszę zwrócić uwagę na wartość upper limit, nawet te konserwatywne, bardzo bezpieczne rekomendacje wskazują, że wartość upper limit rzędu 4000 jednostek, a więc wartość dopuszczalną, dobową, górną, bezpieczną, dobową wartość, górną, bezpieczną, dobową dawkę witaminy D, którą możemy przyjmować przez dłuższy czas bez ryzyka jakiegokolwiek powikłania i ta górna w przypadku osób dorosłych, a także starszych dzieci wynosi, ta górna bezpieczna dobowa dawka wynosi 4000 jednostek na dobę. Przykład rekomendacji kostnych i one są fair. Te rekomendacje narobiły sporo zamieszania, ale te rekomendacje, jak sam tytuł wskazuje, dotyczą leczenia, prewencji i leczenia krzywicy niedoborowej. Dawkami, jeżeli chodzi o leczenie rzędu 2000, 3-6, zależnie od wieku. Jeżeli chodzi o dawki uderzeniowe, to w Polsce się nie znajduje zastosowania, ale już w Afryce subsaharyjskiej pewnie tak, gdzie do lekarza jest 300 czy 500 kilometrów, no, gdzie nie ma dostępu do apteki, to taką dawkę rekomenduje się w szczególnych przypadkach. Dobrze, to mamy rekomendacje kostnocentryczne, skostniałe, załatwione, ale tak te rekomendacje pleiotropowe są rekomendacjami bardziej uzasadnionymi. One postrzegają ciało człowieka jako całość, nie tylko jako szkielet i tkanka mięśniowa, ale jako całość o auto- i parakrynnych działaniach witaminy D mówiłem wcześniej. Przykłady pleiotropowych wytycznych to są wytyczne opracowane przez endokrynologów amerykańskich, gdzie już te dawki są istotnie wyższe, 1500-2000 jednostek w przypadku osób dorosłych, czy też rekomendacje przygotowane dla Europy Środkowej, bardzo zbliżone do tych amerykańskich. Do rekomendacje dla populacji zamieszkującej Zjednoczone Emiraty Arabskie, Półwysep Arabski, jak się Państwo domyślacie, tam lub nie, ale zakładam, że tak,
tam też jest poważny problem z niedoborem witaminy D. Mimo że słońca jest bardzo dużo, no to jest jego tak dużo, że latem się nie da wytrzymać na słońcu, a zimą rzeczywiście Arabowie wychodzą trochę na zewnątrz, ale względy religijne nie pozwalają im na odsłanianie skóry, w związku z tym synteza skórna nie zachodzi, w związku z tym niedobór witaminy D występuje u 99,9% tamtej populacji i znowu dawki znacznie wyższe rzędu 1000, 2, a nawet 4000 jednostek na dobę. No i wreszcie rekomendacje dla Polski, powoli zbliżamy się do finału, żeby Państwa uspokoić. Więc mamy dwa opracowania. W 2013 roku opublikowano rekomendacje dla Europy Środkowej z dużym udziałem autorów z Polski. W przypadku dzieci rekomendowano 600 do 1000 jednostek, w przypadku osób dorosłych 800 do 2000 jednostek na dobę, w przypadku kobiet ciężarnych 1500-2000 jednostek, a w przypadku osób dorosłych z otyłością dwukrotność dawki maksymalnej rekomendowanej według wieku. Natomiast w roku 2018 dość duża grupa ekspertów z Polski reprezentujących bardzo wiele towarzystw naukowych, w tym na przykład konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii, w dziedzinie pediatrii, neonatologii, nefrologii dziecięcej, perinatologii, wielu prezesów, w tym prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii, neonatologicznego, pediatrycznego i tak dalej, te osoby zebrały się i opracowały zasady suplementacji i leczenia niedoborów witaminą D dla populacji ogólnej. Ja oczywiście nie będę tego slajdu omawiał, bo tutaj Państwo, którzy mi towarzyszą i tego by nie przeżyli, natomiast te slajdy, te rekomendacje są dostępne bez recepty, a więc są open access, a więc jeżeli Państwo dobrze poszukacie, to znajdziecie na pewno w internecie. Rekomendacje zostały dość precyzyjnie opracowane na podstawie klasyfikacji GRAIT. 1 to silna rekomendacja, ilość krzyżyków oznacza siłę jakości. I chciałbym Państwu tylko bardzo skrótowo powiadam, rekomendacje z 2018 roku są dostępne w internecie w formie open access, no ale swoją robotę muszę zrobić, więc noworodkom i donoszonym niemowlętom rekomendujemy 400 jednostek na dobę, niemowlętom po ukończeniu 6 miesiąca do końca pierwszego roku 400-600 zależnie jednostek na dobę, zależnie od dobowej ilości witaminy D przyjętej z pokarmem, więc ma dość duże znaczenie, dlatego że coraz częściej już po drugiej połowie pierwszego roku życia matki odstawiają pierś, zastępują pierś mlekiem modyfikowanym, a mleko modyfikowane jest dość dobrym, efektywnym źródłem witaminy D, w związku z tym, jeżeli dziecko przyjmie odpowiednią ilość mleka modyfikowanego, należy przyjąć, że jest najprawdopodobniej prawidłowo zaopatrzone w witaminę D, w związku z tym dodatkowa podaż nie jest już tak do końca wskazana. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku 1-10 lat, praktycznie 1000 jednostek na dobę w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie przez cały rok, chyba że dzieci i Państwo razem z dziećmi pojedziecie gdzieś nad Morze Śródziemne na 2 tygodnie, dobre słońce, to można sobie zrobić również urlop od witaminy D, przy czym pamiętajcie o tym, że w okolicach późnego września znowu i Wy i Wasze dzieci wkroczycie w niedobór witaminy D, w związku z tym o witaminie D do końca nie należy i na zawsze nie należy zapominać, jedynie dać sobie te 2 tygodnie urlopu od samosuplementacji. Jeżeli chodzi o młodzież 11-18 lat, ta sama zasada, w praktyce 2000 jednostek dla dzieci starszych, trochę mniej dla powiedzmy tych młodszych nastolatków. My rekomendujemy, że jeżeli dzieci przebywają przez co najmniej 15 minut w godzinach 10-15 bez kremu z filtrem na powietrzu od maja do września, to suplementacja nie jest konieczna, o czym mówiłem w przypadku młodszych dzieci, ale wciąż jest zalecana i na pewno jest bezpieczna. Jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej syntezy, to ta dawka jest rekomendowana, odpowiedniej syntezy w skórze, to ta dawka jest rekomendowana przez cały rok. Młodzież starsza, to już mówiliśmy, dorośli
praktycznie 2000 jednostek na dobę, w zależności od masy ciała i podaży w diecie przez cały rok, a na pewno przez cały rok w przypadku seniorów te 2000 jednostek ze względu na zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej należy rozważyć, a nawet 4000 w przypadku 4000 jednostek na dobę w przypadku najstarszych seniorów ze względu na zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej, obniżoną absorpcję z przewodu pokarmowego i ogólnie zmieniony metabolizm witaminy D. Oczywiście wszystko z głową, wszystko rozsądnie, wszystko w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, najlepiej pod kontrolą lekarza. Kobiety w czasie ciąży i laktacji. Zasada jest prosta, kobiety planujące ciążę razem z mężem powinny rozpocząć suplementację witaminą D w dawce przynajmniej 2000 jednostek, albo rozpocząć suplementację witaminą D, jak tylko dowiedzą się, że są w ciąży, to jest po prostu kwas foliowy plus witamina D, podstawowa zasada, tak aby ograniczyć ryzyko powikłań ciąży wynikających z niedoboru witaminą D. Szczególną grupę ryzyka stanowią osoby z otyłością, które wymagają podwojonej dawki witaminy D względem dawki rekomendowanej rówieśnikom o prawidłowej masie ciała. Jeżeli mamy do czynienia z osobą z dorosłym otyłym, to jeżeli rekomendujemy 2000, to osoba dorosła z otyłością zdrowa powinna przyjmować 4000 jednostek witaminy D na dobę. To samo, ta sama zasada dotyczy dzieci i młodzieży. No są grupy ryzyka nadwrażliwości na witaminę D, a więc osoby ze zwiększonym prawdopodobieństwem obecności hiperkalcemii, hiperkalciurii, nefrokalcynozy, kamicy, mutacji CYP24, czyli 24 hydroksylazy, a więc tego enzymu odpowiedzialnego za katabolizm zarówno 25 hydroksy witaminy D, jak i 1,25 hydroksy witaminy D. Za rozbijanie substratu i hormonu, a także z mutacją SLC34A1. Mutacja dotyczy gospodarki fosforanowej, więc w takich przypadkach należy zachować pewną ostrożność i suplementacja powinna być prowadzona indywidualnie pod kontrolą wymienionych tutaj wskaźników, więc pod kontrolą, również pod kontrolą lekarską. Górne bezpieczne dobowe dawki. 1000 jednostek w przypadku noworodków i niemowląt, dzieci starsze 2000, jeszcze starsze, czyli nastolatki 4000, to samo osoby dorosłe i seniorzy, kobiety ciężarne i karmiące piersią 4000 jednostek, no i wreszcie otyłe osoby dorosłe oraz seniorzy 10000 jednostek na dobę uznaje się jako górną bezpieczną dobową dawkę witaminy D, którą możemy przyjmować przez dłuższy czas bez zwiększonego ryzyka powikłań. Diagnostyka, słów kilka. Bardzo krótko, Państwo jesteście diagnostami, znacie się dużo lepiej na tych aspektach. Wiadomo, że w tej chwili tymi takimi najbardziej rozpowszechnionymi metodami oznaczeń statusu zaopatrzenia w witaminę D są metody automatyczne, umożliwiające ocenę total 25 hydroksy witaminy D przy odpowiednim zachowaniu jakości tych oznaczeń. Najlepiej jest oceniać stężenie, metabolizm związany z witaminą D w laboratoriach pod kontrolą DEQUAS. Tutaj jest skrót tego programu. A to ma dość istotne znaczenie, dlatego że jak Państwo doskonale wiecie, że wynik zależy od laboratorium, w którym i od sprzętu, na którym zostało wykonane oznaczenie 25 hydroksy witaminy D, to z kolei ma dość poważne przełożenie, konsekwencje w zakresie podjęcia decyzji terapeutycznej przez lekarza. I mamy tutaj w tym przypadku pacjenta, który przy użyciu złotego standarda, więc LCMS-u, MS-u ma wynik 25 hydroksy witaminy D rzędu 20 nanogramów na mililitr, ale w pierwszym laboratorium troszeczkę wyżej, w drugim mniej i tak dalej, i tak dalej. I tego samego rodzaju obserwacje. Więc w tym przypadku, wyniku z laboratorium drugiego, lekarz może zdecydować zaordynować nieco niższą dawkę leczniczą, a w tym przypadku, w przypadku laboratorium czwartego, nieco wyższą dawkę witaminy D. W związku z tym ta kontrola DEQUAS jest dość istotna, ale najbardziej chyba istotne to jest to, żeby monitorować ewentualne efekty leczenia w tym samym laboratorium, co jest dla diagnostów laboratoryjnych oczywistością, natomiast lekarze powinni zawsze
o tym pamiętać, żeby te wyniki były z jednego labu, tak aby mieli pewność, że osiągacie prawdziwy biologiczny efekt terapeutyczny związany z podażą witaminy D. Celem suplementacji jest uzyskanie i utrzymanie właściwych stężeń 25 hydroksy witaminy D rzędu 30-50 nanogramów na mililitr, 75-125 nanomoli na litr. U kogo przeprowadzać badania 25 hydroksy witaminy D? No, macie tutaj Państwo całą rzeszę pacjentów cierpiących z powodu różnych grup, różnych zaburzeń. No oczywiście związanych z nerkami, związanych z wątrobą, czy też z kośćmi, to są oczywiste sprawy, ale także w przypadku pacjentów choćby leczonych różnymi grupami leków wpływających niekorzystnie na metabolizm związany z witaminą D. Wszystkie te sprawy są dostępne w formie open accessowych rekomendacji dostępnych w internecie. Podsumowując, 90% Polaków ujawnia niskie zasoby ustrojowe witaminy D, które wiążą się, jednak się wiążą z podwyższonym ryzykiem rozwoju wielu chorób. Wydaje mi się, że w dobie zbliżającej się drugiej fali COVID warto wzmóc naszą odporność poprzez zastosowanie jednak witaminy D. A w ogóle, jeżeli Państwo nie przyjmujecie, to zróbcie eksperyment na jesieni, rozpocznijcie suplementację i zobaczymy i zobaczcie sami, jak to wygląda w praktyce, czy Wasz katar będzie trwał 7 dni, czy leczony, czy nieleczony, czy może na przykład będzie, czy zachorujecie na ostrą infekcję górnych dróg oddechowych, czy jej przebieg będzie łagodniejszy, może krótszy. Niezależnie od sposobu postrzegania znaczenia witaminy D dla zdrowia człowieka, stwierdzenie niedoboru, podobnie jak innych niedoborów, wymaga interwencji prowadzącej do jego wyrównania. Regularna suplementacja witaminy D według znowelizowanych wytycznych wraz z urozmaiconą dietą oraz rozważną ekspozycją skóry na słońce w okresie letnim przyczyniają się do optymalizacji stężenia 25 hydroksy witaminy D, co stanowi jeden z istotnych aspektów profilaktyki wielu schorzeń. Dla zainteresowanych zapraszam na facebookową stronę Evidas. Dziękuję, skończyłem. Zapraszamy Państwa teraz na sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe pytania. Również pozdrawiam znajomych, pana profesora Jacka Łukaszkiewicza. Dziękuję za to pytanie. Krzywe śmiertelności mają charakter litery U. U-shape, jaka może być przyczyna wzrostu śmiertelności przy wyższych stężeniach 25 hydroksy witaminy D? Po angielsku odpowiem. Less is sometimes more beneficial than the, i tego należy się trzymać. No, co za dużo, to niezdrowo. Są takie przysłowia polskie, które mogą przynajmniej częściowo wyjaśnić zwiększone ryzyko różnego rodzaju chorób, również zwiększone ryzyko śmiertelności, niezależnie od przyczyny, u osób z wyższymi stężeniami 25 hydroksy witaminy D. No, część tutaj trwa cały czas dyskusja, czy te krzywe mają są zbliżone do litery U, czy też J kształtne. Wiemy na pewno, że osoby z niedoborem witaminy D mają zwiększone ryzyko wielu schorzeń i cukrzycy typu pierwszego, i cukrzycy typu drugiego, i chorób sercowo-naczyniowych, i nowotworów, i tych infekcji dróg oddechowych. I my nie dążymy, rekomendując podaż witaminy D, do tego, żeby ludzie zaczęli przesadzać i suplementować się jakimiś megadawkami rzędu kilkudziesięciu tysięcy jednostek podawanych na dobę przez dłuższy czas. W ogóle nam nie o to chodzi. My zaś jesteśmy prawie pewni albo mocno przekonani, że celem, do którego należy dążyć, jest uzyskanie stężenia 25 hydroksy witaminy D rzędu 30-50 nanogramów na mililitr. Czy możemy używać krwi włośniczkowej do oznaczenia stężenia witaminy D? Tak, są takie laboratoria w Polsce i na świecie, nie jest ich wiele, które umożliwiają ocenę stężenia 25 hydroksy witaminy D, i to D2, i to D3, i 3 EPI, i 24-25 hydroksy witaminy D na podstawie badania suchej kropli krwi, natomiast wciąż tą
tym złotym standardem, takim absolutnie złotym standardem jest ocena na podstawie badania surowicy krwi przy użyciu spektrometrii MAS. Bardzo dobrze do oceny stężenia 25-hydroksywitaminy D, bardzo dobrze służą nam również automaty dostępne w dużych laboratoriach, czy też mniejszych laboratoriach. Te automaty, mówię o automatach renomowanych firm, a nie automatach, czy też systemach automatycznych sprowadzanych z dziwnych krajów. Ile jednostek witaminy D podawać dziecku w wieku szkolnym? O tym mówiłem. To zależy w wieku szkolnym, czyli powiedzmy to są te dzieci do 10 roku życia, czy też starsi nastolatkowie, no to według rekomendacji z uwzględnieniem możliwości syntetyzowania witaminy D w skórze w okresie letnim, o wakacjach od witaminy D również wspominałem. Czy witamina D jest antyoksydantem? Tak jest. Czy wpływa na stres oksydacyjny? Tak, wpływa korzystnie na stres oksydacyjny, bez cienia wątpliwości. To jest jeden z również z aspektów związanych z jej korzyściami, korzystnym wpływem na przebieg choćby COVID-19. Czy jest prawdą, że przyjmowanie większej dawki jeden raz w tygodniu, około 20 tysięcy jednostek witaminy D, posiada lepsze działanie? Nie, nie jest prawdą. Użyteczność, znaczy, z jednej strony jest prawdą, a z drugiej nie jest prawdą, dlatego że często jest tak, że osoby z wielochorobowością przyjmują całe mnóstwo leków i niekoniecznie akurat dodatkowa tabletka zawierająca witaminę D przyjmowana codziennie do tej garści już leków jest dobrym rozwiązaniem. Więc rzeczywiście część firm idzie w kierunku przygotowania produktów i zresztą one są już w tej chwili dostępne na receptę, które to produkty zawierają skumulowaną ilość witaminy D w ujęciu dawek tygodniowych, czy też nawet dawek miesięcznych, więc jest to pewnego rodzaju rozwiązanie wspomagające compliance terapii w przypadku pojedynczego pacjenta, natomiast efekt jest taki sam, czy przyjmujemy 20 tysięcy jednostek, czy przyjmujemy raz na tydzień, czy w jakimkolwiek innym ujęciu, czy przyjmujemy dawkę mniejszą, ale częściej, efekt końcowy wyrażony zmianą stężenia 25-hydroksywitaminy D jest taki sam. Czy środki ochronne na skórę do opalania zatrzymują syntezę witaminy D? Tak, to prawda, nie tylko znaczy właściwie wszystkie kosmetyki zawierające filtr SPF powyżej 5 czy powyżej 8, faktor powyżej 8, znacząco redukują syntezę w skórze. Jeżeli chodzi o opalanie, zasada jest prosta. Chronimy dzieci gdzieś do około 3-5 roku życia przed bezpośrednim działaniem słońca. Jest w przypadku starszych dzieci, osób dorosłych, seniorzy w ogóle unikają słońca, ale załóżmy, że jest grupa, która lubi się poopalać, więc pozostałe osoby powinny dać możliwość swojej skórze do syntetyzowania witaminy D, a więc eksponować swoją skórę przez 15-20 minut w dobrym słońcu, oczywiście krócej w przypadku osób z jasną karnacją, znacznie dłużej w przypadku osób z ciemną karnacją, bez stosowania kremów czy też kosmetyków z filtrem UV i po takiej 15, 20 czy półgodzinnej ekspozycji na promieniowanie słoneczne należy rozpocząć ochronne działania, więc zastosować kosmetyki z filtrem UV i wtedy mamy po pierwsze załatwioną sprawę syntezy witaminy D w skórze, a po drugie chronimy się przed potencjalnym ryzykiem związanym z nadmiernym opalaniem, ryzykiem starzenia się skóry, czy też ryzykiem nowotworów. Co sądzę na temat witaminy K2 i produktów zawierających witaminę D z witaminą K2, MK7 i sławnym trójkącie dla zdrowia kości i innych tego rodzaju pomysłach?
Nie ma danych opublikowanych wskazujących na konieczność równoległego stosowania witaminy K2 z witaminą D, bowiem tylko takie rozwiązanie uchroni kogokolwiek nas przed kalcyfikacją naczyń i umożliwi właściwą mineralizację tkanki kostnej. Niech mi ktoś pokaże wreszcie tego rodzaju badania, bo to, że pani w telewizji mówi, że to jest trójkąt dla kości, tak zwany trójkąt dla kości, to może mówić. Zwłaszcza jeżeli dyrektor marketingu jej tak każe. Natomiast danych naukowych na ten temat nie ma. Witamina K2, witamina K jest dostępna w produktach żywnościowych. U zdrowych osób syntetyzowana jest przez florę bakteryjną w jelitach. Nie sposób jakoś precyzyjnie ocenić, bo w ogóle ten problem nie jest rozpoznany, problem niedoboru witaminy K w populacji polskiej. Mało tego, nie ma w ogóle danych wskazujących na konieczność równoległego stosowania witaminy D z witaminą K2. Czy niedobór witaminy D wpływa na płodność? Tak. Problemy z zajściem w ciążę dotyczą dużej ilości kobiet, wiążą się z dramatami, ale również dotyczą też mężczyzn. Są dane, które wskazują, że wyrównanie niedoboru witaminy D może mieć korzystne efekty na powodzenie na przykład zabiegów in vitro. Jak należy dobrać dawkę witaminy D w zależności od masy ciała? Są pewne wzory opublikowane i dostępne w internecie, natomiast zdroworozsądkowo do tego podszedł. To znaczy, jak ktoś czuje, że jest gruby, że jest otyły, no to niech zwiększy tę dawkę dwukrotnie według rekomendacji. W przypadku osób dorosłych z otyłością te 4000 jednostek na dobę to jest dawka rekomendowana, jednocześnie bezpieczna. W przypadku osób z prawidłową masą ciała, osób dorosłych rekomendujemy 2000 jednostek. Czy wartość 31 nanogramów na mililitr u dorosłej kobiety uzyskana po suplementacji witaminą D3 jest wystarczająca? Czy lepiej zwiększyć dawkę suplementacyjną, aby osiągnąć nieco wyższe stężenie witaminy D? Pamiętamy o tym, że metody laboratoryjne to jest ocena stężenia 25 hydroksy, metodą laboratoryjną ocena stężenia 25 hydroksy witaminy D obarczona jest pewnym błędem, tam powiedzmy te plus minus 5-10%, więc czy to jest 31, czy 29, czy 33, trudno jednoznacznie stwierdzić. To wszystko oczywiście zależy od danej metodyki oznaczenia 25 hydroksy witaminy D. Celem suplementacji jest uzyskanie i utrzymanie stężenia w zakresie 30-50 nanogramów na mililitr. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę podwyższyć sobie stężenie 25 hydroksy witaminy D do wartości bliższych 50 nanogramów na mililitr, to myślę, że dlaczego mu tego bronić? Natomiast zdecydowanie osoby, które mają stężenie poniżej, znacznie poniżej 30 nanogramów na mililitr, powinny rozważyć natychmiastowe włączenie suplementacji przy użyciu witaminy D. Procent populacji, na przykład Polski, z niedoborem witaminy D jest rzeczywiście zatrważający, ale jednak gdyby oceniać procent osób z problemami kostnymi, pewnie byłby też o wiele niższy odsetek. Jakie w takim razie są objawy niedoborów u osób, które wydają się być zdrowe? Poczucie zmęczenia, niechęci, apatia, bóle mięśniowo-stawowe, bóle kostne, częste infekcje górnych dróg oddechowych. To są takie typowe objawy, które bardzo często ignorujemy, a które wskazują na dość poważny niedobór witaminy D. Czy może należałoby wrócić do początków i ponownie ustalić wartość optymalną? Skąd wiadomo, że jest to 30 nanogramów na mililitr? No, są trzy rodzaje badań, które zdecydowanie wskazują na wartość progową 30 nanogramów na mililitr. Badania dzielimy na kilka grup. Całe mnóstwo badań, które Państwu pokazywałem, które jasno i wyraźnie wskazuje, że osoby choćby dotyczących ryzyka śmierci niezależnie od przyczyny, a więc redukcja ryzyka śmierci niezależnie od przyczyny dla stężeń w okolicach 30 nanogramów na mililitr, a nie 20, bo te osoby ze stężeniem 20 nanogramów na mililitr
miały podwyższone ryzyko śmierci na niezależnie od przyczyny. Całe mnóstwo badań dokumentujących związek i wskazujących na związek między stężeniem 25-hydroksy witaminy D a ryzykiem rozwoju danej choroby, które wskazują, że na wartość progową rzędu 30 nanogramów na mililitr, ale też badania na przykład histomorfometryczne kości, o których tutaj nie mówiłem. To jest badanie Primela, duża grupa 670 dorosłych Niemców, a właściwie ofiar wypadków samochodowych. To było badanie z 2010 roku, Journal for Bone Mineral Research, bardzo poważne czasopismo amerykańskie. Primel i współpracownicy, zespół niemieckich naukowców miał możliwość oceny stężenia 25-hydroksy witaminy D i zderzyć wyniki stężenia tego metabolitu z wynikami biopsji kostnych pobranych z talerza biodrowego ofiar tych wypadków samochodowych. Czyli wypadek samochodowy, pobrano biopsję kostną i pobrano krew do oceny 25-hydroksy witaminy D i wyniki zderzano. I okazało się, że osoby, które albo próbki, które ujawniały stężenia 25-hydroksy witaminy D wyższe niż 20 nanogramów, ale niższe niż 30 nanogramów na mililitr, to u tych osób ujawniono w 25% oznaki osteomalacji, a więc u osób potencjalnie prawidłowo zaopatrzonych w witaminę D notowano oznaki osteomalacji na podstawie badania histomorfometrycznego kości. Natomiast u osób, u których stężenie 25-hydroksy witaminy D było wyższe niż 30 nanogramów na mililitr, nie notowano jakichkolwiek zaburzeń mineralizacji tkanki kostnej, jakichkolwiek oznak osteomalacji. To jest kolejny głos w sprawie, którą wartość progową przyjąć. Czy to rzeczywiście powinno być 30 nanogramów do 50 nanogramów, tak jak chcą endokrynolodzy amerykańscy, endokrynolodzy polscy, europejscy, czy też między 20 a 40 czy 50 nanogramów, tak jak chcą osoby zajmujące się wyłącznie tkanką kostną, którzy opracowali te zachowawcze, konserwatywne, kostnocentryczne rekomendacje. No i wreszcie są trzeci rodzaj badań, to są badania enzymatyczne, badania dotyczące aktywności 1-alfa-hydroksylazy i okazało się, że KM dla tego enzymu osiąga wartość 50% przy stężeniu 25-hydroksy witaminy D rzędu 40 nanogramów, a nawet wyższe stężenia są potrzebne do uzyskania 100% aktywności tego enzymu. No, oczywista oczywistość, jeżeli nie ma substratu, no to enzym nie działa. Wiemy, że jesteśmy przekonani, że 20 nanogramów na mililitr, czy też 20 kilka nanogramów na mililitr, to jest wciąż zbyt na mało, aby mówić o pełnym, satysfakcjonującym zaopatrzeniu w witaminę D, aby mówić o pokryciu wszelkich możliwych potrzeb naszego organizmu związanych z właściwym zaopatrzeniem w witaminę D. Wiemy, że 30 do 50 nanogramów na mililitr wiąże się z szeregiem korzyści zdrowotnych wynikających z prawidłowej ilości substratu, jakim jest 25-hydroksy witamina D. Czy witaminę D można przedawkować? Oczywiście, że można przedawkować, tylko jest to bardzo trudne. Jeżeli stosujemy się do wytycznych, jeżeli traktujemy witaminę D z rozsądkiem, no, jeżeli nie jesteśmy w grupie z ryzykiem nadwrażliwości na witaminę D, to jest to właśnie niemożliwe. No, ale oczywiście są osoby, które kupują w internecie albo idą do jakichś domorosłych specjalistów od zdrowia, kupują produkty garażowe tak zwane, no i tam to w takich produktach nie wiadomo, co się znajduje, nie wiadomo, jaka jest zawartość witaminy D i to są najczęściej
opisywane przypadki związane z zatruciem witaminą D. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jakaś grupa w naszym społeczeństwie ma nadwrażliwość na witaminę D i ta grupa wymaga szczególnego podejścia. Celem suplementacji w takich grupach z nadwrażliwością, z hiperkalcemią idiopatyczną, celem jest suplementacji jest uzyskanie i utrzymanie stężenia 25-hydroksy witaminy D nieco niższego, suboptymalnego, a więc między 20 a 30 nanogramów na litr, tak żeby absolutnie zredukować ryzyko hiperkalciurii, hiperkalcemii i powikłań związanych z nadmierną podażą w tym przypadku witaminy D. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Ja bym jeszcze z Państwem godziny spędził, ale tutaj już mam naprawdę sygnały ze strony organizatorów, że za chwilę budynek, w którym się znajdujemy, w budynku wyłączą światło. Serdecznie Państwa pozdrawiam, kłaniam się i do zobaczenia. Ja się żegnam z Państwem, bardzo dziękuję w imieniu organizatorów tego wydarzenia, czyli firmy Synevo oraz Roche, która współpracowała przy tej organizacji tego webinaru i życzę Państwu miłego wieczoru. Do widzenia.